Szanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3. Mamy dzisiaj przepiękną środę, to znaczy u mnie spadł śnieg, więc raczej nie jest piękna środa, ale mamy przerywnik, pożegnanie Sylvanas. Kto to w ogóle widział, żeby... Który dzisiaj mamy? 22? Tak, środa 22 marca. Żeby 22 marca, czyli już prawie pod koniec marca, spadł śnieg. LOL. Odpowiednie miejsce, siostry. Odpoczniemy tu, wielki królu. Ale dlaczego tutaj? Musimy przecież odnaleźć Kel'Thuzada, zanim... Boli. Oszukałem cię. Dołącz do mnie, Atrias. Słuchaj. No tak, bo Sylvanas sknuje coś. Co się tu dzieje? Nie powiem. Oła. Łatwo było cię podejść, Artasie. No, cóż, myślał, że ma kontrolę nad nią. Zdrajczyni, co mi zrobiłaś? To strzała, którą zatrułam miksturą specjalnie przygotowaną dla ciebie. Paraliż, którym właśnie zostałeś dotknięty, to tylko mała cząstka cierpień, na jakie mnie naraziłeś. Oj, zaraz tam cierpienia, teraz rządzisz hordą. Szybka śmierć? Taka, na jaką mnie skazałeś? Nie. Będziesz cierpieć, tak jak i ja cierpiałam. Dzięki tej strzale nie wyłazniesz ode mnie za światy, psi synu. Ojej, ale się chyba dwie ścieżki dźwiękowe jej nałożyły na siebie. Zmijcie się, bezmózgie bestie! Twój czas jeszcze nie nadszedł, królu. Ajja. To jeszcze nie koniec, Artasie. Nigdy nie przestanę cię zwalczać. Dobra, dobra. For the Horde. Znaczy... no. Czy coś. Działanie trucizny z czasem minie. Przygotowania do twojej wyprawy do Nordrend zostały ukończone. So, let's go. Lojalny przyjacielem, Kel'Thuzadzie. Nie wiem, jak wygląda przyszłość, ani czy tu powrócę, ale chcę, abyś doglądał tej krainy. Zadbaj o to, aby moja spuścizna nie została roztrwoniona. Aha, puszczę go samego, taką długą drogę. No nieźle. Po prostu no nieźle. Dobrze, teraz zaczynamy właściwy rozdział trzeci. Mroczna pani. To chyba będziemy Sylvanas kierować, ale nie jestem pewny. Tak, tak, tak. To jest coś o Sylvanas, tam było napisane. No właśnie. Wyglądasz na zmartwioną pani. A wy się nie martwicie, siostry? Zaledwie kilka dni temu byłyśmy niewolnicami króla Lisza, a jedynym celem naszej egzystencji był mord w jego imię. A dziś jesteśmy wolne. No właśnie. Nie rozumiem, o pani. Wydawało mi się to być powodem do radości. No. A jakąż radość można odnaleźć w tej klątwie? Nadal jesteśmy nieumarłe. Nadal jesteśmy potworami. Czyż nasze cierpienie wciąż nas nie niewoli? Oj tam, oj tam. Nie mówcie, że Illy tam przylas. No, już myślałem. Lady Sylvanas. Wraz z braćmi doceniamy rolę, jaką odegrałaś w detronizacji Artasa. Przybywam, aby oficjalnie zaproponować ci udział w rządach. Vari Madras. Chciałam tylko śmierci Artasa. Nic mnie nie obchodzą wasze gierki i walki o władzę. Jezus, no przez 4 minuty się odzywać nie mogę. Wzbudzanie naszego gniewu nie jest najmądrzejszym posunięciem. To my jesteśmy przyszłością tych ziem. Możesz albo przyłączyć się do nas i nimi władać, albo pozostać w samotności. No dobra, pierd. Wystarczająco długo byłam niewolnicą, upiorze. Nie odrzucę swej wolności tylko po to, aby przykuć się do waszej głupoty. Dobrze, jedziesz po niej. Tak się stanie. Wkrótce nadejdzie nasza odpowiedź. Ja się dziwię. Znaczy, tak generalnie nie pamiętam, czy tak było, bo Illidan musi zabić Artasa. I czy on tam z Sylvanas się nie zgada? Czasem jakoś... Misja. Aha, nieodkryta misja. No nieźle. No nieźle. Rozumiem, że tylko możemy robić Banshee.
bo tak, o, mamy misję. Zniszcz czerwoną bazę nieumarłych. Varimatras otrzymał zadanie przekonania Sylvanas do sprzymierzenia się z upiornym wezmem. Ona ma na inne plany co do Arthasa i chce opanować Lordaeron bez pomocy jakichś żałosnych potworów. Zniszcz Varimatrasa i jego nieumarłą armię. No tu mówisz, masz, kurde. Były. Dobra, kilka... Co mi się stanęło? Rzeźnie, co to jest? Aha, no ale... Niezbyt pisze, tak trochę interesuje, sorry. Znaczy, z tego względu, że... jak ja będę bo ja mam plan przyjmować jednostki, nie? Wesprą nas tylko nasze siostry Banshee i nieliczne góle. Otwarcie tego natarcia nie będzie proste. No jak nie? Nie da się ich przejąć, tak o? Banshee? No właśnie, spokojnie przyjmiemy ich sobie. Ktoś mnie wzywał? Czemu mnie przywołał? Dobra, ty tam będziesz dawał troszeczkę takich fajnych boostów. Zaatakowano nas, o pani. No i o tym mówiłem. O to chodzi. No, da się ich przyjmować. Właśnie w ten sposób sobie ich armię przyjmiemy. Nawet nie będziemy się bić. To jest łatwość po prostu. Kiedy będzie ten próg, wiecie, ten duży? Dobra, tu jest pięciu was. To w sumie spoko. A tutaj zrobimy sobie jeszcze ziggurat. Ty dwa. Dobra, dwa ziguraty. Tutaj... O, tutaj więcej trzeba. Tak, wydaj rozkaz. Właśnie, czekajcie. 50-60. A ty robisz... Oj, to nie jest ziggurat. Nie jest ziggurat. 70. 80. O, nie stać się na więcej, nie? Życie. No nie. Dobra, to wiemy, że jest 80 już jakby. Znaczy ja tak śmiesznie liczę, ale wiem, o co chodzi. No, wydaj rozkaz, wydaj ci rozkaz. Dobra. Nie wiem, z której strony mogą częściej na nas nacierać. Bo tak, bo nie wiem. Dobra, i jeszcze jeden zaraz stworzę. Którą stronę chcemy bardziej bronić? Tutaj. Dobra. I tutaj do tego. Was sobie tutaj zostawimy. A my idziemy. Idziemy coś zdobyć. Jakąś armię, może jednostki neutralne, no cokolwiek, cokolwiek. O, właśnie o tym mówię. O tym mówię. Szkoda zachodu na te psy. Być może, ale jest ich tam znacznie więcej. Sądzę, że bardzo by nam pomogli w walce z Varimatrasem, gdybyśmy zdołały przyciągnąć ich na naszą stronę. XD, no co to? Plan, siostro. Opętanie no co to? Tych prostych istot może przeważyć szale zwycięstwa na naszą stronę. No co to? O, już gdzie są? Wodza. Poszczególni wojownicy nie powinni nam potem sprawić żadnego kłopotu. O, co są jeszcze jacyś kolejni? Pokaż mi cel. Czy chcemy takich przyjmować dziutków? Aha, tutaj oczywiście. Jest cała... cała taka śmieszna tutaj hierarchia tego. Modernizacja zakończona. A żeby tu dotrzeć, trzeba dojść tędy. Modernizacja zakończona. No nie wiem, co która średnia mi się widzi, że ci się to uda, ale dobra. Myślę, że tak możemy zrobić. Tylko zanim to zrobimy, sobie jeszcze czy zmodernizujemy te budynki tutaj. Tak, żeby podczas ataku nie było żadnego problemu. Jedną Banshee tutaj dorobię. O! Dotarły tu wojska upiornych władców. Easy. Znaczy ja tego nie obronię, ale... Znaczy obronię, ale nie przejmę ich. Szkoda. Trudno. No dobra, powstańcy upiornych władców się nazywają. Modernizacja zakończona. Dobra.
I wszystko w jednego idzie, to easy. Modernizacja zakończona. No dobra. Pod kontrol 1 damy sobie Banshee do robienia. Pokaż mu cel. To jest ta misja, tak? Aha, trzeba, najlepiej przyjąć byłoby tylko tego jednego. A oni nie powinni w nocy spać, halo? Jaki żal. Dobra, trochę żal, ale trudno. Jestem tutaj. Mhm, idziemy w takim razie tutaj. Czy ty chcemy przejąć? No, no nie wiem, bo... Możliwe, że nimi się automatycznie przejmą, jak przejmę ich wodza, ale no nie jestem pewny. Słucham. A no, nie mówię, że nie mam pewności, ale zaraz zobaczymy. Zaraz się wszystko raczej powinno wyjaśnić. Pokaż mi cel. Skoro tak sobie żyje. Ojej, no to ale tak średnio wyszło, bo oni się na nas rzucili od razu. O, tak idzie od razu, ale dobra, easy powinno być. Znaczy, jeśli nie wskrzeszą zbyt szybko jednostek. Dobra. No, coś tam wskrzesili, ale... Ale tak to easy raczej. Za pomocą zaklęcia ciszy może uniemożliwić wykonywanie czaru. Nie, nie ma problemu z tym. Musisz być posłuszny, no życie. Nie masz tyle many na opętanie. No, nie fart trochę, nie? Tak muszę przyznać. No już przestań nas... Jezus, przestaniesz bić? Te oślizgłe kreatury dobrze się nam przysłużą. No idź, żeś kurwa. Dobra, zginiesz, bo mnie wkurzasz. Twoja ręka, strzelasz z łuku. To taki szczegół, nie? Że ona strzela z łuku. Ale lol. Lol. No dobra. Ile potrzeba? 250. Aby na starcie ile macie, jak wychodzicie? Zaraz zobaczymy. Nie, ale tu chwilę, moment przyjmiemy, to nie bądźcie źli, że tak tutaj troszeczkę przymulam. ...150 ma się na starcie. Mogę się tego spodziewać. Dobra, ty już masz 250, masz 250, masz... Masz. Bo mogę. Masz 250, masz. Ty nie masz. Dobra. Idziemy w takim razie takim atakiem. Niewielkim, bo niewielkim, ale atakiem. Dobra. 250 tutaj. To wydajemy. O, opętanie. O. Dobra. Nie mam czasu na gierki. Jezus, jak wy tutaj ciężko się wami steruje, nie? No i elo, o to chodziło. Cała filozofia. Słucham. Dobra. Ale sobie armię robimy, ja pierdzielę. Dobra. I te Banshee już. 6 Banshee mamy, a tutaj was jest. No i gitara jest, was odpowiednia ilość nawet. Więc spoko. Wróg powraca. Dobra. Easy, to się obronimy sami. Ile was tu jest, panie Banshee?
O, więcej niż oczekiwałem. Nie mam czasu. Spoko. Na wieki. I przyjmiemy sobie te tchło. Nie okazuj im litości. Ta baza chyba też nie jest jakoś specjalnie wielka, ale to nic. Jak przełamali? Zniszczyli coś? Nie, no to shut the fuck up. Ja być wódz Muktul. Ja zmiażdżyć sławę martwiaki. Chyba nie. Chyba ty. Jestem. Lepiej Elo. Się czujesz, Muktulu? Tak. Ja teraz służyć pięknemu duchu. I moi wojownicy też. Okej. Okay. Miło mi to słyszeć. Ruszajmy. O, tylko teraz nie widzę tych tutaj, ale prawdopodobnie oni nie zostali przejęci. Więc nie mam co się tutaj zbytnio napalać na to. Dobra. Ale skoro on służyć pięknemu duchu, no to ja nie będę tutaj krytykował tego XD. Dobra, no, podejrzewam, że nie masz nic w tych klatkach. No. Tak to wygląda przynajmniej. Dobra. Nie no, armię sobie już kozacką dość mamy. Tu w ogóle coś jest. Też tam pójdziemy. I co, i chyba przypuścimy ostatni szturm. Chyba, że jest jeszcze jedna... jeden wóz, czy coś takiego do przejęcia. O, w każdym razie widzę atak na nas idzie. Niech moje klasy przejmą żywym dreszczem. Chyba nam nic nie zginęło. Ale przynajmniej tak to wygląda, że jest spoko. Dobra. XD, taka armia. Jak mu pierdyknął z tej maczugi, nie? To aż się zdziwił. Dwa razy się obrócił. Okej, idziemy. Dobra. Jak tam tutaj? Wystanowano, że to idzie? O Jezus, ale głośno, aż nawet... mnie to wkurza. Skoro tak sobie życzy. No ale dobra. Więcej banszów. Ej, no ale byli tutaj, cholera. Zepsuli. Działowy zepsuł. Dobra. I opętujemy ich. Mułoki. Dobra. I murloki bierzemy tutaj. No powiem wam, że to jest dość dobre nawet. Jeśli chodzi o Sylvanas. Bo... zobaczcie, jak ja mogę sobie armię przyjmować w kółko, bez końca na dobrą sprawę. I właśnie to robimy. I właśnie to robimy sobie, bez końca przyjmujemy. Te nędzne gnole mogą wzmocnić nasze siły. No i właśnie to robią. Czemu mnie przywołuje? Majster. O, tutaj mamy armię, dobra. Cztery banshee, nie wiem czy nam wystarczą. No nie wiem co jest dalej. Tylko dlatego. Rozumiem, że obozowisko gnoli jakieś większe. Cofnijcie się, martwi. Nie życzymy sobie intruzów na naszej ziemi. Może któraś go opętać? Męczy mnie to wszystko. XD. To chyba nie jest dodatkowa misja, ale szkoda. Dobra. Myślę, że to już. 8, nie wiem ile tutaj było. No musisz, nie masz wyboru.
taką ci Arthas stworzył, no i cześć, nie? Ktoś mnie zrzeszy. Dobra. Nie wiem, po co aż tyle zbieram. Zaatakowano naszą bazę. Musimy umocnić nasze pozycje obronne. No dalej. Dobra, Maktok, nadaj się na coś. No i elo. Dobra. Dobra. Czemu mnie przywołujesz? No i powiedzmy Sylvanasz do środka dawaj. No i elo. Wydaj rozkaz. Słuchaj. Wiecie co? Ja nawet bez Sylvanas tam wejdę. O. Właśnie tak sobie wejdę. O. Elo, XD. Dobra, mamy armię gnoli. Też spoko. Dobra. No nie wiem, ta armia to już jest troszkę... Odnoszę wrażenie, że troszeczkę zbyt duża już. Znaczy, nie wiem, tak mi się tylko wydaje, zobaczcie. Więc może zaraz przypuścimy final pusha jakiegoś tam. Może ty, Sylvanas, idź sobie tutaj. Ty już obsydianowy się tu na nic nie nadajesz. Zbijmy ciebie jeszcze jednego tutaj. Modernizacja zakończona. Dobra, przejedź tędy. Zostaliśmy zaatakowani. Oj, Sylvanas, nie! Nie idź tam jeszcze. Jest. No troszeczkę biją, ale to nic. To są jakieś murloki, no właśnie są. Więc let's go. Dobra. Nas troszeczkę zranili, ale to nic. Jak każesz, panie. Dobra, i wracasz tutaj. No cześć, masz bardzo fajny głosik, muszę przyznać. Nie no. Ty nie musiałeś aż tutaj jechać. Dobra. Powiedzmy, armię murloków już mamy. Czy może nie tyle powiedzmy, bo faktycznie mamy. Książę się pali, nie? Dobra. Bo on się rzeczywiście pali. Dobra. I tędy wszystko już prowadzi do... bazy nieumarłych, okej. Okay. No i jeszcze sobie robimy. Ja mam taki niedosyt tej armii tutaj, tak mało. Musi być złym rogiem, wodzem troli. Potrzeba więcej ducha. Ktoś mnie wzywał. Wydaj rozkaz. Jestem tutaj. Muszę być posłuszny. Jeśli muszę. Czas wyrównać rachunki. No elo. Ujej. Nie mam czasu na gierki. No idziemy, spokojnie.
się nie przejmuj. My z czasem dojdziemy. No nie no, kurde. Mało. Nadal za mało. Ej, cicho. Nie, przez chwilę myślałem, że ma taki troszkę podobny głos do Arthasa, ale... To dosłownie tylko przez chwilę tak myślałem. Dobra. Obsydianowe posągi posłużą nam jako takie przenośne szpitale do leczenia? Nawet nie wiem, jak to nazwać. Ile ty w ogóle tej many odnawiasz? Trzy many, no ale zawsze, nie? Mieć, nie mieć. Dobra. Tyle to już sobie raczej same przy... dodać XD. Dobra. Nie no, myślę, że już moglibyśmy przypuścić szturm raczej. Oczywiście. No po co więcej? Zaatakowano nas, o pani. Wydaj rozkaz. Dobra. No i myślę, że to już raczej koniec, że już nie ma co teraz cudować więcej. Dobra, już tutaj zostań. Ja wiem, żebyś chciała uciekać, ale... Czemu mnie przywołujesz? Oba wiecie co, jeden niech właśnie odnawia manę wszystkim naszym jednostkom. Tak będzie najbardziej spoko. Nie wiem, pójdźmy jednego gula. Żeby pokazał nam, jak tam dotrzeć. Aha, tam dotrzeć można tylko w jeden sposób. Zatem okej, zatem szykujmy się do ataku. O, tak a propos szykowania się do ataku. To się jeszcze obrońmy. Dobra, no już nie ma co się tutaj kitrać. Dobra. I dobra. Oj, trochę tych budynków im poniszczyli. Ale to nic. Pokaż mi cel. Kogo ty chcieć zabić? Wydaj rozkaz. Dobra, lecimy tam tą pełną armią. Jezus. Ile ich tutaj mamy? Za dużo, przesadziłem trochę. Ci bandyci mogą się nam przysłużyć. Odszukajmy ich herszta i opętajmy go. Aha, rozumiem, że to jest element misji troszkę. O, tak średnio mi się to podoba. Tutaj coś się stało. Da się przejąć dużego na przykład? Nie. O Jezu. Dobra, widzę cię, Banshee. Stój w miejscu, nie ruszaj się. Dobra, oj, akurat wodza to ja wolałbym oszczędzić, tak szczerze. Ej, dobra, opętać herszta też nie będzie wielkim problemem raczej. Bo po prostu wejdziemy sobie tutaj i bierzemy herszta. Może się uda w ten sposób XD. A jak nie, to trudno. Właśnie Sylvanas, tak a propos trudno, gdzie jest Sylvanas? Mogłabyś kupić kilka jednostek tutaj. Wydaj rozkaz. Na co ty się gapisz? Tylko sześciu? Czas kończyć. Lęk na duch znaleźć nam wrogi do wyrżnięcia. Aha. No... Oddam życie za Nerzul. Nie wiem, co ty tam lubisz robić w wolnym czasie, ale... No ja osobiście do rżnięcia się jakoś tutaj nie... Nie śpieszy mi się.
Możesz się równie dobrze poddać, kretynie. I tak będziesz moim niewolnikiem. O, udało się. Nigdy. Udało się. O to chodziło. Naszą panią jest Lady Sylvanas. Masz głos jak taki chudy, siwy staruszek, ale to z czego? Moja własna banda zabójców. To ciekawe. Można by dbał co. No nieźle. O co znów chodzi? Ale piękną armię. Wydaj rozkaz. Która już jest tak duża, że... Wow. Zrobione. Nie wiem, ile tu jest jednostek. Setki, po prostu setki jednostek. Dobra, mam. Tysiące, przesadziłem z tym setki. Przywoływanie ukończone. Przywoływanie ukończone. No dalej. I zobaczcie na minimapie ten pasek jednostek. My się tam wlewamy tą armią po prostu. Jezus, a to jeszcze nie, nie koniec, nie? Gdzie mam no nie, o, Sylvanas zbiła level. Jeszcze nie masz szóstego? Dotarły tu wojska upiornych władców. Co masz? Ej, ale wy czemu nie przyszliście atakować z nami tutaj? Wielki przełamali naszą obronę! Ja w dupę z wami. Dobra. Jezu. A to jeszcze nie, nie wszystko weszło, nie? Tak w sensie solidnie. Dobra, idź obronić. No ładna armia, ładna. Mi się to podoba. Ej, no ale tu jaka duża armia się w ogóle nie udziela, halo. Halo, halo, panowie, co to ma być? Dlaczego nie walczycie? Dobra, idą w końcu czy nie? Idą, idą, dobra. Najpierw to. Dobra. XD. Dobra, jak tam? Easy. Akurat kapłan się trafił. Dobra. I co? I baza upiornych wodców taka zniknęła. Znikła. Znikłem bazę. No ładnie. I niewiele straciłem. To jest ciekawe. Jakieś ostatnie życzenia, demonie? Uszczędź mnie. Lubię przebić śniegi. To nie życzenie. Mogę się przydać, przysięgam. Typowe dla demona. Dla ratowania własnej skóry sprzedasz wszystkich i wszystko. No. Słucham więc. Wiem, co planują moi bracia. Wiem, gdzie rozlokowali swoje siły. Pozwól mi sobie służyć, a pomogę ci ich pokonać. Okej. Dobrze, Valimatrasie. Pozwolę ci udowodnić swoją lojalność. Pamiętaj jednak, będę cię uważnie obserwować. Niby taki demon, nie? A jednak ciota. No bo słaby jest. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za uwagę. Niepotrzebnie to musiało tak długo trwać. Ale zobaczcie na jednostki. XD. No, nie musiało to tyle trwać, ale... No, chciałem się chwilkę pobawić. W każdym razie dziękuję za uwagę. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba.
Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.